Cześć, witam Cię dzisiaj w kolejnym odcinku mojego podcastu. To już 20 chyba trzeci odcinek. Dzisiaj rozmowa, jak zwykle z wyjątkowym gościem. Adrian Gorzycki. Adrian Gorzycki jest pomysłodawcą, właścicielem firmy Przygody Przedsiębiorców, mają swój fascynujący kanał o YouTube, który zbiera naprawdę bardzo dużo pochwał. Ma też niezwykły styl i niezwykłą historię. Tego, jak się zmieniał, jak wyglądał wcześniej, jak wygląda dzisiaj. Czym się zajmuje? Jak to jest od zera rozkręcać bardzo trudny i biznesowy kanał o YouTube. O tym właśnie dzisiaj, w najbliższym odcinku podcastu. Sterycznie zapraszam Cię do wskłania tej rozmowy. Pamiętaj, że jeżeli rozmowa Cię podoba, to może się ocenić chociażby w iTunesie. Zapraszam też na stronę internetowogeekwork.pl, gdzie znajdziesz wszystkie linki, wszystkie książki, wszystkie rzeczy, które zostały wymienione w trakcie tego podcastu. Jeszcze raz dziękuję, że jesteś ze mną, a tymczasem zapraszam do rozmowy z moim gościem. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem już z moim gościem. Jeśli Dzień możesz, opowiedz kilka słów o sobie. Kim jesteś, co robisz? Cześć, Michał, dziękuję Ci za zaproszenie do Twojego podcastu. Nazywam się Adrian Gorzycki i prowadzę razem z moim wspólnikiem Bartoszem Kolankiem kanał o nazwie Przygody Przedsiębiorców, gdzie robimy wywiady z przedsiębiorcami. Na ten moment tych wywiadów zrobiliśmy plus, minus 70 albo 80. Bardziej to raczej, Bawtyk byłby w stanie odpowiedzieć. I oprócz tego wokół kanału staramy się zbudować pewną strukturę biznesową. Co jest dla nas ciekawym wyzwaniem, ponieważ niewiele mamy wzorców w Polsce, które już coś takiego zrobiły, więc całe w ogóle przedsięwzięcie przygód przedsiębiorców jest dla nas takim no, dość interesującym eksperymentem. To czym zajmujesz się na co dzień? Rozwojem kanału przygody przedsiębiorców. To jak to wygląda? A czy to tak naprawdę to jest wielowątkowe no bo z jednej strony oczywiście trzeba dbać o to żeby zapraszać kolejnych gości, żeby sama produkcja tych materiałów była na odpowiednim poziomie zarówno wizualnym, jak i żeby jakość audio też była w porządku. Dlatego też mamy to szczęście, że tak się potoczyły nas, nasze losy, że posiadamy swoje studio nagraniowe właśnie w Bydgoszczy, w Bydgoskim Centrum Finansowym. Oprócz tego no trzeba dbać o marketing samego kanału, no bo to, że zapraszamy gości, no to oczywiście jakby to już daje pewnego rodzaju dźwignię, jeżeli chodzi o zasięgi, no ale z drugiej strony też, no jeżeli się nie zadba o odpowiednią optymalizację filmów, bądź jakieś partnerstwa, czy współpracę z innymi powiedzmy twórcami internetowymi, no to te zasięgi będą oczywiście mm, dużo mniejsze, a jeżeli chodzi o taką powiedzmy działalność biznesową, no to to wydaje mi się, że chyba pewnie rozwiniemy w dalszej części wywiadu, niemniej tutaj bardzo mocno staram się, a raczej zmagam się z tym, że jestem zaskoczony tym, ile możliwości Daje to, że się rozwija swoją firmę w dużym stopniu, albo przede wszystkim w, w, w oparciu o internet. Ta elastyczność i ten ta, ta ogrom, ogrom możliwości powoduje, że nagle problem nie staje się co robić. Tylko z czego zrezygnować. Tak naprawdę gdzieś tam wywraca do góry nogami wiele rzeczy, jeżeli chodzi o postrzeganie, i trzeba bardzo mocno pilnować tego, żeby nagle nie rozgrzebać pięciu czy ośmiu różnych tematów, bo każdy ma potencjał, każdy się świeci, każdy się do ciebie uśmiecha, metaforycznie oczywiście. No i jakby trzeba cały czas bardzo mocno pilnować tego, żeby, żeby się nie rozpraszać. To jest w tej chwili chyba taki, wydaje mi się, jeden z większych wyzwań, z którymi się w tej chwili zmagam. Mm -hmm. Okej, okay, to, to najpierw cofnijmy się w takim razie kilka kroków. Weźmy kilka rzeczy historycznych. Wiem, że te historycy są różne różniasty, więc cofnijmy się do samego początku, no bo Ty nie jesteś człowiekiem z internetu, w pojawiłeś się w internecie kilka lat temu, no i gdzieś tam pewną niszę zawojowałeś, ale cofnijmy się do takiego zupełnego basiku. Gdzie pracowałeś na początku? Pracowałeś kiedyś na etat? Zdarzyło mi się. To co robiłeś tak w ścieżce zawodowej? Tak byśmy od po początku opowiedzieć jak dotarłeś do momentu, w którym jesteś dzisiaj. Miałem epizod, kiedy byłem ratownikiem wodnym, czy znaczy dla ścisłości jeszcze młodszym ratownikiem. Na ratownika wodnego tych papierów nie zrobiłem, ponieważ po pierwszym stażu, który odbyłem nad morzem, jak zobaczyłem, jak wygląda, wyglądają realia pracy ratownika od kuchni pod różnymi względami. No. Czyli to jednak nie, było, nie, nie, nie były rzeczywistości filmowe, e, nie. piękne panie w czerwonych strojach. Było na były na pewno dobre strony, ale jakie, to już pozostawię wyobraźni widzów. Nie ale było też dużo takich no, ciemnych stron, już nie mówiąc o tym, że jest potężna asymetria między ponoszoną odpowiedzialnością a wynagrodzeniem finansowym. No, w marketingu tego się w ogóle nie, do, nie, nie doświadcza. A, a sam jakby uczestniczyłem w jednej akcji, gdzie wyławiałem właśnie dzieciaka, który się po prostu zaczął topić a koledzy, którzy byli obok niego myśleli po prostu, że on udaje, no i to tak, no, no to dość mocno, no bo to nagle w Twoich rękach jest czyjeś życie, więc przez jakiś okres czasu miałem właśnie styczność z ratownictwem wodnym, oczywiście to była praca sezonowa, a tym, co chyba mnie najbardziej jakoś tak ukształtowało pod kątem tego, że co by się nie działo, nie chcę pracować na etacie, niemniej tutaj zaznaczę, że ja etatu nie demonizuję, uważam, że to jest wybór indywidualny każdego człowieka, Jedni są lepiej zaprojektowani pod tym kątem, żeby znosić ryzyko, z jakim wiąże się bycie przedsiębiorcą, a inicjują sobie, powiedzmy, bardzo no, w cudzysłowie, bezpieczeństwo bądź iluzję bezpieczeństwa, którą daje etat, i to też jest okej. Okay. Niemniej tą pracą, która mi pokazała, że nie chcę pracować na etacie, była praca jako magazynier na nockach w jednej firmie kurierskiej, oraz potem bycie kurierem w tejże firmie również. No i te dwa doświadczenia pokazujące mi. Znowu tą potężną asymetrię między włożonym wysiłkiem fizycznym, pewnym obciążeniem psychicznym, zwłaszcza jako kurier, gdzie no jednak przewozisz towary jakieś tam większej wartości i za każdy no, odpowiadasz po prostu swoim tam w pewien sposób wynagrodzeniem, to, to mi pokazało, że hej, no chyba nie po to gdzieś tam rodzice, Tyle walczyli o to, żebym, żeby mnie przekonać do tego, że, że warto się uczyć i tak dalej, żebym nagle swoje gdzieś tam powiedzmy, jakieś umiejętności czy potencjał intelektualny zaprzągł tylko do tego, żeby po prostu perfekcyjnie układać paczki na pace samochodu. Znowu, nie ma w tym nic złego, jeżeli to jest czyjś świadomy wybór. Absolutnie. Ja pamiętam, jak mając no właściwie już 20 lat, podjąłem pracę w produkcji szafek medycznych i na czarnej strefie cieliśmy blachę. Wycinaliśmy ją i na tamten moment dla mnie ta praca była idealna. Może nie tak jak mówisz, przychodowa, bo to jest bezpośrednie wymienianie swojej roboczej godziny na pieniądze, natomiast na tamten moment w mojej sytuacji życiowej było dla mnie to bardzo ważne. Przychodzę rano i pamiętam jak dzisiaj, jak przez trzy tygodnie robiłem kątowniki, od podstaw, od prostu wzięcia blachy, pocięcia jej na kawałki, zginania, wycinania otworów, szlifowania itd. itd. to ten moment dla mnie był fantastyczny. to możliwość odcięcia się, wejścia w taki rytm pracy, bo to nie był akord, ale wejście w rytm pracy. To było coś, co w tamtym momencie było mi bardzo potrzebne. Natomiast równocześnie faktycznie zgodzę się z tą całkowicie, że ta wymiana roboczo-godziny na pieniądz jest w pełni męcząca. W sensie do jakiej stawki za godzinę jesteś w stanie dojść? Na etacie, no co, 5 dych, stuwa, no w sensie w jakich branżach jesteś w stanie wymieniać to dalej, uwzględniając cały etat. Nie, bo oczywiście nie mówimy o jakichś konsultingach za 1000 zł za godzinę, ale no nie jesteś w stanie stu 160 godzin wtedy, nie? Z rzeczywistych względów. Okej, okay, a co, to, co było dalej? Etat, etatem pierwszy duży biznes. Znaczy, duży z perspektywy na pewno młodego chłopaka, bo z perspektywy dzisiejszej i powiedzmy gości, z którymi mam styczność, bo no, tym bardziej, że też robiłem wywiad z tobą, no to z tej perspektywy dzisiejszej tego aż tak nie oceniam. No Niemniej, jeżeli ma się powiedzmy 23 czy 24 lata i nagle się prowadzi ze wspólnikiem firmę, której, która powiedzmy generuje przychody na poziomie w zależności od miesiąca. Między powiedzmy 50 a 70 tysięcy złotych. Jest to kasa, która pochodzi z tego, że chyba trochę sprytniej bądź lepiej opakowaliście usługę, jaką, są, jaką jest robienie pompek i przysiadów, no bo prowadziliśmy klub, który świadczył usługi z zakresu kalisteniki, czyli, czyli ćwiczenia z ciężarem własnego ciała. Klub się nazywał i nazywa się zresztą do dzisiaj Kistenic Academy. W pewnym momencie gdzieś tam miałeś takie, takie poczucie, że jest to powiedzmy całkiem, całkiem spora rzecz. Niemniej zrezygnowałem z rozwijania tej firmy po czterech latach, z powodów, które były bardzo różne. O nie, nie o wszystkich chyba chciałbym w tej chwili powiedzieć, bo wydaje mi się, że to należałoby to omówić razem z moim byłym wspólnikiem w osobnym materiale, który kiedyś będziemy nagrywali. Niemniej jednym z takich powodów, który no był związany z powstaniem przyszłych przedsiębiorców, było to, że wtedy kiedy ja się powiedzmy wewnętrznie ekscytowałem tym, co udało nam się zrobić w 4 lata, no to kiedy porównałem sobie ten sam okres czasu do różnych przedsięwzięć internetowych, które robili moi znajomi bądź obcy ludzie, no to nagle sobie uzmysłowiłem, że skala tego, co oni robią, jest no, co najmniej kilka razy większa. No i więc stwierdziłem, że nie jest chyba jeszcze za późno, biorąc pod uwagę mój młody wiek, żeby zrobić taki gwałtowny zwrot i spróbować swoich sił po prostu w innym obszarze. To jest to idealne miejsce z perspektywy prowadzącego rozmowę czy wywiad, słysząc miękkie miejsce, które boli, ja kusi, żeby tam naduścił lekko paluszkiem i żeby wyciekło cokolwiek więcej, e, więc opowiedz trochę coś więcej, jeżeli może oczywiście w tym zakresie komfortu swojego o tym projekcie, no bo było, nie było w naszej branżuni regionalnej tutaj na miejscu, no to była głośna sprawa, nie? w sensie to, to rozeszło się gdzieś tam mocnym echem, oczywiście stronnictwa, jakby nie chcę w te tematy wszystkie wchodzić, bardziej chcę dowiedzieć się od Ciebie, czego tak naprawdę od podstaw się nauczyłeś, w sensie jak wyglądały Wasze początki, bo bo nawet nie dalej jak dwa trzy dni temu, rozmawiałem z chłopakiem, który jest też z naszego miasta, jest super wkręcony w temat właśnie pracy ze swoim zdrowiem, fizycznością, gdzieś tam myśli o jakichś startach różnego rodzaju, ale temat startu własnego klubu jest dla niego w ogóle tematem z kosmosu. Kompletnie nie wie, od czego zacząć, w ogóle z czym to się je, o jakich rzeczach pamiętać. Gdybyś mógł powiedzieć o trochę takich bazikach, jak zaczynaliście, od czego tak naprawdę się to wzięło? No i oczywiście ten temat, który gdzieś tam mnie interesuje, faktycznie, co było tym elementem, takim, który powiedziałeś, stop, dosyć, wystarczy, muszę się tego pozbyć z głowy. Najpierw pierwsza część pytania, czyli od czego zaczynaliśmy? No zaczęliśmy de facto od trenowania na bramce piłkarskiej, która zniknęła bardzo szybko, ponieważ przy dwóch słupkach wykopaliśmy dziurę po to, żeby mogły tam wchodzić nogi podczas podciągania, żebyśmy nie musieli ich uginać. Natomiast no. Wskracając całą historię, potem okazało się, że ta bramka zniknęła, ponieważ woźny tamtej szkoły, gdzie ćwiczyliśmy, poszedł do pani dyrektor z bardzo solidnym podejrzeniem, że prawdopodobnie złomiarze chcą ukraść bramkę, więc lepiej się jej od, od razu pozbyć, niż pozwolić, żeby ktoś tam ją pociął w nocy, czy coś tam takiego. Więc bramka zniknęła, no musieliśmy sobie poradzić inaczej. Brzmi jak trzepak. E, mniej więcej tak. No i potem kolejny drążek, który postawiliśmy, ujmijmy to, że... E, Surowce wykorzystywane do tego postawienia tego drążka pochodziły z pożyczonych materiałów z okolicznej budowy, no ale natomiast nikt się nie pogniewał. No, myślę, że ten drążek zrobił na tyle dobrego, że karma się powiedzmy, wyrównała ostatecznie. No i potem mieliśmy też troszeczkę szczęścia, bo jeden z takich powiedzmy, założycieli bądź pierwszych klubowiczów, ciężko go określić, bo się w pewnym momencie na dość wczesnym etapie wycofał. Jego rodzice mieli klub sportowy, gdzie po prostu nas w pewien sposób przygarnęli i tre... znaczy, pozwolili nam trenować po prostu przez okres zimy. Mieliśmy akurat takie uzupełniające się kompetencje razem z Jordanem, gdzie on miał bardzo duże zacięcie sportowe, co wynikało z jego przeszłości, a ja z kolei od zawsze miałem i mam do dzisiaj zresztą obsesję na punkcie jak najlepszej obsługi klienta, bo wydaje mi się, że to jest jeden z najtańszych i najlepszych wyróżników, który można wdrożyć w dowolnym biznesie, no bo każdy z nas pamięta to, jak się czuł podczas kupowania jakiegoś produktu bądź usługi, czy dobrze, czy, czy, czy źle, no i raczej przeważnie czujemy się przeciętnie, a wtedy, kiedy czujemy się bardzo dobrze, no to chętniej wracamy. I tak patrząc z perspektywy czasu, no to oczywiście z jednej strony strzeliliśmy się w trend, gdzie ta kalistenika, czy wymiennie street workout rosły coraz bardziej, no a z drugiej strony wprowadziliśmy w klubie szereg takich różnych rozwiązań, które powodowały, że no, tych klientów przybywało coraz więcej, gdzieś tam bazując bardzo mocno na poleceniach, a jednym z takich powiedzmy prostych tipów, które używaliśmy, a które ja na przykład widziałem, że nie ma ich w innych klubach, było to, że nasi trenerzy mieli obowiązek znać imię każdego, każdej osoby, która, która jest w danej grupie, którą prowadzą. No i teraz, wiesz, no, wyobraź sobie sytuację, że przychodzisz do nowego miejsca, Czujesz lekki niepokój, no bo jednak każdy z nas, albo większość z nas ma takie doświadczenia, że jak wchodzi się w nowe środowiska, to następuje taki dziwny okres, jakiejś takiej inicjacji, jakiegoś takiego kurczę, chrztu, że, ta, to, że to środowisko cię jakoś tak powoli dopuszcza do siebie i cię przyjmuje. No a my ten, ten jakby etap w ogóle wycięliśmy wchodzenia do, w struktury naszego klubu, i tak naprawdę od, od wejścia do klubu, tam w ciągu powiedzmy kilkunastu, kilkudziesięciu max. Sekund, trener od razu do ciebie podchodził, pytał się o Ciebie o imię, oprowadzał cię po klubie, pokazywał Ci, gdzie jest szatnia, i tak dalej. Kiedy z tej szatni wychodziłeś, no to naturalnie szedłeś na koniec grupy pod samą ścianę, bo tak, trener cię brał i wyciągał cię do pierwszej linii, gdzie stałeś tuż przed nim. Dzięki czemu on mógł poświęcić więcej uwagi tobie podczas prowadzenia samego treningu i tak dalej. Na koniec samego treningu, kiedy wszyscy stawali w dwóch szeregu, żebyśmy zrobili jakieś takie powiedzmy podsumowanie czy coś, to zapraszaliśmy taką osobę na środek, co dla wielu no, wiązało się z czasami z szokiem. Pozytywnym bądź nie, raczej najczęściej z pozytywnym. No i na przykład taka osoba mogła się podzielić swoimi wyrażeniami, jak się jej podobało na treningu. Kiedy już skończyła, to cała reszta grupy razem z trenerem biła jej brawa. I to oczywiście ktoś może złośliwie powiedzieć: mechanizmy jak sekty. No, okej, okay, może, ale te mechanizmy powodowały, że ludzie czuli się dobrze, ludzie czuli się bezpieczni, a przede wszystkim to wszystko było autentyczne, bo kiedy Panowała taka energia, która zresztą wiem, że do dzisiaj jest, jest w tym miejscu, od, od wielu osób to słyszę. Kiedy panowała taka energia, że możesz czuć tutaj czuć się bezpiecznie, że jesteś tutaj mile widziany, że ludzie cię bardzo szybko zaakceptowali i tak dalej, no to chcesz w to miejsce po prostu wracać. Ciekawe jest to, co mówisz o, o tych manipulacjach, bo jakby wydaje mi się, że wszyscy manipulują wszystkimi w sensie, dzieci manipulują rodzicami, rodzice dziećmi. Klienci, miejscem do którego idą, a w tym miejscu są też manipulowani, ale to wynika z tego, że po prostu my jesteśmy w stanie dzisiaj nazywać pewne techniki, które są w tym miejscu zastosowane. Natomiast pytanie o ich zasadności cel. Jeżeli Twoim celem było to, żeby ten klient zostawił Ci teraz 200 tysięcy procent więcej niż ta Twoja usługa jest warta, no to wykorzystałeś prosty mechanizm, na przykład zależności grupy, w sposób negatywny. Natomiast jeżeli Twój cel był właśnie dobry, tak jak mówisz, żeby Twój klient, gość. Czuł się dobrze, czuł się lepiej. No to te same mechanizmy można stosować w dobry sposób, prawda? Tak, tak. I tutaj tylko dodam taką jedną rzecz. Znaczy wiem, że to się to się raczej nie zmieni? Tak jak wszyscy zamiast Lamborghini mówią Lamborghini, tak samo jak ludzie używają słowa haker na ludzi czyniących zło, a powinno się mówić kraker, bo haker to jest ktoś dobry. Tak samo w tym przypadku. Słowo manipulacja to jest używanie, świadome używanie technik wpływu po to, żeby komuś zaszkodzić. Mhm. Perswazja to jest świadome używanie technik wpływu, żeby ktoś je zyskał. Więc jeżeli jakoś namawiam do tego, żeby przestał, powiedzmy, palić papierosy, to chcę raczej dla do niego dobrze niż źle. Jakby czasami nam gdzieś tam, powiedzmy, zarzucano, że właśnie stosujemy, jakieś takie, nie wiem, no dziwne zagrania i tak dalej, ale to był tak marginalny odsetek jakichś tam ludzi, którzy mieli o to ból, wiadomo czego, że nawet my tego za bardzo gdzieś na to nie zwracaliśmy uwagi, bo. Ilość chętnych do, do treningów była taka, że tam w pewnym momencie, jak ja jeszcze byłem w spółce, no to w szczytowym momencie na dwóch salach treningowych mieliśmy 533 osoby. I to przy stawce mie miesięcznego abonamentu, chyba ponad dwa razy wyższe niż wynosiła średnia w Bydgoszczy, pomimo tego, że nie mieliśmy jakichś turbo sprzętów, bo dla porównania tam. No jakby koszt otwarcia naszej sali to było gdzieś tam w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, gdzie jak otwierasz siłownię to musisz położyć kilkaset tysięcy. Mhm. No, i, no więc jakby to się różniło gdzieś tam pod wieloma względami. Na pewno mieliśmy jakąś tam sporą dozę szczęścia, ale wydaje mi się, że to czym wygrywaliśmy i czym do dzisiaj Calisthenics Academy wygrywa najbardziej to jest to, że wciąż w DNA tej firmy jest taka bardzo wysoka obsługa klienta i traktowanie każdego na zasadzie imienia i nazwiska, a nie numerku w Excelu. Ale mimo wszystko doszło do taki moment, w którym stwierdziłeś, że te 600 osób na sali się nie cieszy. Tak. Co się tak. stało? To trzeba wyraźnie powiedzieć i zresztą już o tym Jordanowi nawet mówiłem kilka razy. A że rozstanie to była moja wina. Myślę, że w 90% albo więcej, za co zresztą go już nie raz przeprosiłem. A to rozstanie wynikało, no, na pewno w dużym stopniu z jakiejś wody sodowej, która mogła być związana z tym, że właśnie była taka ilość osób na sali, że to tak się nagle człowiek do tego być może przyzwyczaił trochę jak do mebli w mieszkaniu, że to po prostu jest, tak więc na pewno była woda sodowa. Tam jeszcze był czynnik trzeciej osoby, o której wolałbym nie mówić, bo to już jest naprawdę taki ten, byśmy już gdzieś tam zeszli głęboko, ale był czynnik trzeciej osoby, więc tutaj jakby w tym miejscu tylko dam taką dygresję, że drodzy słuchacze, jeżeli ktokolwiek Was namawia do zrobienia jakiegoś bardzo drastycznego kroku bądź zwrotu w swoim życiu, to odsuńcie się od tej osoby na chociaż tydzień albo dwa, nie mając z nią żadnego kontaktu. I posłuchajcie swojego wnętrza na takiej zasadzie, czy ono faktycznie Wam podpowiada, że to jest dobra decyzja, bo jeżeli ta decyzja wynika z tego, że ktoś Was do tego stymuluje, no to prawdopodobnie będziecie się potem, będziecie tego zwyczajnie po prostu żałowali. Ja przez długi czas żałowałem przede wszystkim tego, że oczywiście częściowo tego, że wszedłem z firmy, którą po prostu kochałem, ale chyba bardziej żałowałem tego, że przez swoją głupotę i niedojrzałość straciłem przyjaciela. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji, czy to związanych z, z, z... związkiem czy z związkiem biznesowym, bo twój emocji chyba nigdy nie jest dobry. A ze swojej strony też mogę bardzo mocno polecić książkę, o której kiedyś pisałem, Ego is your enemy. Ego to twój wróg. Bardzo dobra książka, która mnie osobiście wytrzepała i pokazała mi mnóstwo procesów, które w moim życiu, czy to zawodowym, czy właśnie tego nawet jak sprzedaję, w których miejsce to ego właśnie wyskakuje nagle za szafy i nagle uświadomasz sobie, że to wcale tak naprawdę nie jest do końca twoja świadoma decyzja, tylko to, kim wydaje ci się, że powinieneś być. Tą strój. Świetna książka, bardzo, bardzo serdecznie też, też polecam, bo naprawdę robi robotę. To bardzo polecam, tak? Jeżeli jeszcze nie masz możliwości, to naprawdę warto, bo pokazuje ten kontekst, nie pokazuje właśnie tego, kim, kim tak naprawdę jesteś i kto tak naprawdę te decyzje twoje podejmuje. Czy na pewno ty, czy wyobrażenie o tobie na przykład? Jaki chciałbyś, żeby inni, inni mieli. Fajnie, to bardzo ciekawy temat. Faktycznie to jakby zostało zakończone z dramatem, straciłeś. Sporo można powiedzieć różnych rzeczy, a czy z drugiej strony, jakby też nie wyszedłeś straty finansową na tym jakoś bardzo mocno, prawda? W sensie sprzedałeś część tej Tak, firmy. ale tutaj też mogę powiedzieć taką jedną rzecz, też tym bardziej dlatego, że powiedziałem o tym Jordanowi i on w sumie mi przyznał rację, więc pozwolę sobie takby uchylić troszkę tajemnicy o tym, jak należy współpracować z prawnikiem przez pryzmat mojego doświadczenia. I żeby było jasne, to ja teraz w żaden sposób mojego prawnika, który w tamtym, w tamtym czasie mnie prowadził, nie oskarżam, bo porównując to do rozdania kart. Ja miałem w dłoniach siódemkę i ósemkę, mm -hmm. a Jordan miał asa i króla mm -hmm. i to ja przez to lekko zacząłem. Czyli było to turbo głupie i mimo to, mimo jakby takiego podejścia, mój prawnik gdzieś tam był w stanie, powiedzmy, no spowodować, że ostatecznie... Starżować. Tak, ale spowodować, że ostatecznie wyszedłem z tego w, miar z w miarę obronną ręką. Niemniej wyszedłbym dużo lepiej, gdybym nie zachowywał się bardzo pasywnie, jeżeli chodzi o sam jakby proces negocjacji, bo negocjacje trwały chyba od czerwca do października, jak dobrze pamiętam. To były naprawdę, to były długie wakacje, które były gdzieś tam męczące, bo tak jak teraz z perspektywy czasu mogę o tym powiedzieć powiedzmy w miarę gdzieś tam luźno i nawet z Jordanem, się widzieliśmy kilka dni temu, to sobie tak naprawdę przeanalizowaliśmy całe minione trzy lata, jak to wyglądało u niego, jak to wyglądało u mnie, więc mamy pewne rzeczy, wydaje mi się, że już przepracowane, ale chodzi o to, że ja za bardzo pozwoliłem w tamtym czasie e, mojemu prawnikowi samodzielnie prowadzić negocjacje, i to e, była po prostu moja wina, moja głupota. No bo z jednej strony, kiedy powiedzmy, e, prawnik zaczyna w naszym imieniu negocjować, powiedzmy, z kimś, kogo znasz nawet lepiej niż swoją partnerkę, no bo spędzasz po prostu z nim w ciągu dnia dużo więcej czasu. No to jak możesz założyć, że prawnik będzie lepiej wiedział, jak negocjować z tą osobą, niż ty sam? No i teraz idąc dalej. W sytuacji, w której jeszcze nie ma sporu, bo kiedy zakładam, że coś na nim już kompletnie obrażony jest, spór, w zasadzie już tak. nie jesteście w stanie sobie, sobie poradzić, tak. potrzebujecie mediatora, ktoś to po prostu załatwi, to za ciebie, bo już się nie da polubownie. Tak, zgadza się. Z, znaczy zgadza się. Natomiast nawet jeżeli jest spór, bo też mieliśmy w pewnym momencie gdzieś tam, że było naprawdę nieprzyjemnie, to i tak powinno się. Uczestniczyć w projektowaniu tej komunikacji, czy to mailowej, czy za pomocą pism, SMS-ów, nieważne. Powinno się w tym uczestniczyć, no bo jeżeli idziemy dalej, no to dobry prawnik nie prowadzi w jednym czasie tylko i wyłącznie twojej sprawy. Nie angażuje 100% swoich zasobów intelektualnych po to, żeby poprowadzić twoją sprawę od A do Z dobrze do końca. Oczywiście będzie się starał ze wszystkich sił, ale jeżeli jest dobrym, dobry, dobrym radcą prawnym, no to prawdopodobnie w jednym czasie prowadzi 10, 15, 20 sporów. No i umówmy się, prawdopodobnie stosuje. Uśrednioną strategię negocjacyjną każdego z nich, bo jest człowiekiem z jakimiś tam swoimi doświadczeniami, wiedzą, przywarami, nieważne, więc to jest uśrednione. I teraz, jeżeli nie angażujesz się w projektowanie tej komunikacji, to możecie spodziewać taka sytuacja, jaka spotkała mnie, czyli że w pewnym momencie na stole za moje udziały była kwota X. Natomiast przez to, że dosłownie mówiąc wprost, w komunikacji wobec Jordana, czego ja nie kontrolowałem, podkreślę to jeszcze z własnej głupoty i niewiedzy. Mój prawnik przegiął pałę. W sensie takim, że był no, zbyt nieprzyjemny dla niego. A pamiętajmy, że ja mam wciąż w, w dłoni siódemkę i ósemkę, a Jordan ma asa i króla. No i do czego to doprowadziło? Do tego, że jak się spotkaliśmy tam po kilku dniach, na, na podpisanie papierów, że już miało być przyklepane, ustalona była kwota i tak dalej, to w dużym skrócie Jordan mówi, że może dać dwa razy mniej, albo mogę wypię i będziemy się sądzić przez kilka lat, a on w międzyczasie już sobie rozwinie drugą firmę, a tą obecną spółkę, da do upadłości i tak dalej. Ja o tym teraz mówię z jakby totalnym luzem, totalnym dystansem, bo ja na jego miejscu prawdopodobnie postąpiłbym tak samo. Tylko i wyłącznie jego przyzwoitość, biorąc pod uwagę, jak silne karty miał w ręce, tylko jego przyzwoitość e, doprowadziła do tego, że on się ze mną jakby w ogóle czymkolwiek, jakimikolwiek finansami podzielił i jakby chwała mu za to. I tutaj jakby tutaj puentując tą przydługawą historię, to zachęcam do tego, żeby niezależnie od tego, jak macie dobrego prawnika w danej sytuacji, to żebyście trzymali rękę na pulsie w takim sensie, że wasza wiedza i wasz punkt widzenia będzie super pomocny dla prawnika pod kątem tego, jak się odzywać do danego klienta, co, 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 bo, bo to tylko wy wiecie, co daną osobę szczególnie drażni, czego ona nie znosi, w którym momencie można po prostu przegiąć. Nie? Dlaczego nie spisaliście wcześniej umowy spółki razem z informacją o barierze wejścia i wyjścia? Wiesz co, jak składaliśmy spółkę, to to też jest znowu kolejna lekcja, że y, byliśmy po, przede wszystkim bardzo młodzi, bo tam ja miałem chyba 22 albo 23 lata, coś takiego. Jordan miał chyba 21 albo 20, no więc na no, umówmy się, no, w tym wieku raczej nie jesteś wirtuozem życia albo, albo biznesu, tak? No, wciąż jeszcze nosisz pieluchę mniej lub bardziej. I kiedy my zakładaliśmy tą spółkę, to ona powstała na szybkości. Tam chyba przez internet ona była rejestrowana, czy coś tam. Jej konstrukcja w ogóle była tak prosta, że ona nie określała niczego. Praw, obowiązków, bariery wejścia, wyjścia, pierwokupu udziałów, nic takiego nie było. Nie? To, to było tak, jak potem mi prawnik tłumaczył, jak nasza umowa jest skonstruowana, to ja się po prostu złapałem za głowę, bo ta umowa tak naprawdę nie dawała nic nikomu. Dlatego no, to jest też jakby nauczka na przyszłość, że Umowy pisze się na czas wojny, a nie na czas pokoju, i one powinny być tak skonstruowane, że właśnie w sytuacji, w której jednemu z Was, czy jest Was dwóch, trzech, pięcioro w spółce, nieważne, że jeżeli jednemu z Was nagle ta sodówka odcina kontakt z rzeczywistością, to musi spojrzeć w papier, żeby się opanować i ogarnąć, że hej, według tego paragrafu czy tego ustępu, jeżeli zrobisz to, stanie się tamto. I to bardzo studzi głowę. No i później można powiedzieć, jakby, wielka metamorfoza. Jej, jej. bo ja widziałem Twoje zdjęcia z tamtego czasu, to dzik z bicepsem większy niż ja kiedykolwiek osiągnę, łysy z tatuażem, a dzisiaj przygody przedsiębiorców. Garnitur, wystylizowana broda, przygotowane włosy, makijaż pod wideo. Jak to się stało? Czy znaczy to był proces oczywiście, ja to teraz bardzo mocno skrócę, ale jeżeli komuś, jeżeli ktoś wciąż wierzy w to, że nie oceniamy książki po okładce, no to albo żyję bardzo krótko, albo no nie będę się odnosił po prostu do jego inteligencji, bo, 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 bo byłoby to nieeleganckie. Eee, I tak naprawdę to wynikało z jakiejś tam prostej dedukcji, że jeżeli chcemy rozwijać program w internecie, którego siłą rzeczy no, ja będę twarzą, no to wydaje mi się, że nawet na jakimś takim poziomie, poziomie podświadomym dobrze jest po prostu wyglądać w taki sposób, że ludziom nie krwawią oczy, jak na ciebie patrzą. No i gdzieś tam, powiedzmy, kroczek po kroczku, najpierw tam chyba pojawiła się broda, dobrze pamiętam, potem trochę zapuściłem włosy, żeby zobaczyć jak to będzie, potem akurat tak się szczęśliwie złożyło, że Karol Włodarski zdecydował się na współpracę z nami właśnie pod kątem jakby ubierania mnie i tak dalej, więc ten klocek po klocku, jak sobie to gdzieś tam poskładaliśmy, no to jest, powiedzmy, ten taki finalny, niefinalny jakiś etap przejściowy, który z tej chwili, bo już gdzieś tam, mam powiedzmy, kolejne pomysły, jak można pewne rzeczy zupgradeować, tylko też nie można dać się zwariować, żeby nagle wyglądać jak, powiedzmy, w cudzysłowie gwiazdor Hollywood, który po prostu tam, no, ma wszystko pocięte, wyrównane i tak dalej, to, to kompletnie nie o to chodzi, ja do tego też podchodzę w ten sposób, że oprócz oczywiście odbioru dla, dla samego widza, no to też chcę w, za pomocą gdzieś tam mojego ubioru w pewien sposób oddać szacunek mojemu gościowi, bo jednak ludzie, których zapraszamy do programu w naszej opinii, to są ludzie, którzy są no, w pewien sposób ponad przeciętni, więc ja mając świadomość tego, ile warta jest ich wiedza, ich czas, no to staram się możliwie jak największą ilością elementów pokazać im, że naprawdę cieszymy się, że po prostu mamy ich w programie. No, to jest ciekawy temat. Ja czasami na temat dyskutuję. Mi zdarza się właśnie występować z wielką premedytacją, albo iść nawet do klienta, właśnie ubrany zupełnie przeciwnie, niż byłoby to oczekiwane. Zdarzyło mi się występować na bardzo dużej konferencji w krótkich spodniach i w klapkach, właśnie po to, żeby zderzyć to, co masz w głowie z rzeczywistością. Nie? W sensie ktoś już cię zdążył ocenić, już zdążył podjąć decyzję, kim jesteś, jeszcze cię nie zna. To są bardzo ciekawe tematy, bo na koniec dnia często ci najbogatsi, Bill Gates, tak. Zuckerberg. Steve Jobs, to właściwie bardzo proste stroje, nigdy nie eleganckie stroje. To prawda. To też wynika z pewnych gdzieś tam rzeczy, że jakieś tam oszczędności energetyczne i tak dalej, natomiast to, co mówisz, to zwróć uwagę, że nawet wyjście w tych krótkich spodnikach i klapkach to jest bardzo silny sygnał dla ludzi, że robisz to bardzo świadomie. Mi bardziej chodzi o bycie w takiej sferze takiego trochę czyśćca wizerunkowego, takiego przeciętniactwa, że idziesz do kogoś na spotkanie w marynarce, a ona jest za duża. Mhm. Idziesz w spodniach, które są za duże, idziesz w butach, które są brudne. Chodzi o takie po prostu detale tak, o, ta o takie detale, że no, masz to prawdopodobnie w nosie o tym w ogóle po prostu nie myślisz. Mhm. A no, siłą rzeczy, kurczę, jak jesteś heteroseksualnym facetem i idziesz po ulicy i minie cię bardzo atrakcyjna kobieta prawdopodobnie się obrócisz. No i teraz. Jak możemy, jakby, kiedy automatycznie czasami reagujemy na takie rzeczy, albo powiedzmy, mija nas bardzo ładny samochód, siłą rzeczy patrzymy, no bo jest ładna bryła, przyjemny dźwięk i tak dalej. Więc jeżeli sami ulegamy takim sygnałom, to dlaczego tych, tych, tych mechanizmów nie wykorzystywać na własną korzyść? Ja, jakby ja bardzo podziwiam to, że przy w krótkich spodęgach i klapkach. Prawdopodobnie też takie coś kiedyś zrobię, bo będę chciał zaryzykować i sprawdzić, jak, jak ludzie zareagują, że ten, co tam w tych tam kolorowych kamizeleczkach sobie robi wywiady, że nagle właśnie przyszedł ubrany jak na plaży. To jest fascynujący temat icebreakerów i w ogóle zmiany mentalności i mnie, mnie to strasznie często bawi właśnie zachowywanie się w taki sposób, który powoduje, że wiesz, że ktoś już zdążył wykonać na temat Twojej ceny, a później zdarza się z rzeczywistością. To nauczyło mnie to, kiedy pracowałem w pewnej placówce związanej z finansami, kiedy pojawia się ktoś, kogo od razu oceniasz. I nagle się okazuje, że ten człowiek na przykład kupuje za milion złotych samochód z gotówki, wyciąga po prostu z portfela kartę i przejeżdżać kartą i jakby kupi pojazd nie? Za, za, za milion złotych. A patrzysz na gościa, i jesteś przekonany, że to jest gości, który przyda w dresach, który w ogóle po prostu jest takim typowym januszem. Nie? I jakby umiejętność w ogóle ominięcia tego bardzo prostego mechanizmu, w ogóle polecam książkę też pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Tak, bardzo ciężka pozycja, żeby łyknąć się na raz. Natomiast świetna właśnie w tym kontekście uczenia się takich mechanizmów, procesów, które później w, w, można w umiejętny sposób wykorzystywać. Nie? Zresztą kiedyś tam rozmawialiśmy. Jednym z Twoich projektów dzisiaj, zwrócimy się do przygód przedsiębiorców, jest też seria X, czy X. Nie, nie wiem, jak ją chyba, seria X. Seria, seria, seria X, X, w której jak gdyby, mój odbiór był pierwszy taki, że właśnie ze względu na Twoją postawę ciała jesteś wrogi. W jednym odcinku tylko tak było. No, tak, oczywiście, w sensie znowu odczucia. Nie? Jakby, ja wiem, że znowu tak nie jest. To jest to zabawne uczucie tego, co widzisz, jakbym cię nie znał, jakbym tak, cię tak. spotkał z Tobą pierwszy raz. I tak samo w kontekście tego stroju. No ale wróćmy do samych przygód przedsiębiorców. No właśnie, przygody przedsiębiorców. Od podstaw. Bo to nie jest chyba tak, że z dnia na dzień rzucasz wszystko, co masz, albo żyjesz z oszczędności, stawiasz profesjonalne studio, kupujesz sprzętu. Nie wiem ile tego sprzętu tu jest, ale jakby patrząc na, na, na cyferki, patrząc na cyferki na obiektywach i aparaty, które stoją, które gdzieś tam delikatnie znam, można ocenić na no, pewnie nie kilka złotych, a na nawet nie kilkaset, a nawet pewnie kilka tysięcy by nie starczyło. No i z dnia na dzień zaczynasz robić wywiadów z ludźmi, licząc, że kiedyś będziesz z tego żył. Więc stoi za tym albo jakaś historia, albo jakaś dużo większa świadomość tego, jak to będzie wyglądało. Opowiedz o tym projekcie w ogóle, od czego to się wzięło, skąd pomysł, skąd wykonanie, od podstaw, od zera. Korzenie znowu sięgają kalisteniki, no bo w tamtym czasie, kiedy prowadziliśmy zajęcia, no to siłą rzeczy niejednokrotnie miałem styczność również z przedsiębiorcami, którzy byli po prostu naszymi klientami. No i milion razy złapałem się na takiej sytuacji, że w po treningu czy przed treningiem rozmawiam właśnie z, z takim gościem, no bo po prostu jako młoko szukałem wiedzy, gdzie tylko się dało. Zresztą do dzisiaj, do dzisiaj tak robię. No i wielokrotnie było tak, że taki przedsiębiorca nagle zadawał ci pytanie. Nawet nie, nie dawał ci podpowiedzi, on zadawał ci pytanie. I to pytanie nagle rozmontowywało ci jakiś Twój obszar postrzegania danego tematu i pokazywało ci, że byłeś w totalnym błędzie. I tego, i tego było tak dużo, że ja w pewnym momencie zacząłem doceniać po prostu, ile dziesiątki osób, jakby, il, il, ile takich przypadkowych sytuacji, jakie one miały kolosalny wpływ na rozwój samej kalisteniki. No i potem, kiedy już z kalisteniki odszedłem, to to był taki okres, gdzie doświadczyłem naprawdę takiej chyba wręcz sterydowej dawcy, co to znaczy rozproszenie, bo nawet dzisiaj, jak sobie jeszcze tak, ciekawy zbieg okoliczności, ja sobie właśnie tam porządkowałem papiery w domu, bo tam robiłem jakiś czas temu wielkie sprzątanie. Pozbywałem się ubrań, sprzątałem balkon, piwnicę i tak dalej. Właśnie przyglądałem sobie papiery i tam była taka kartka. Żałuję tylko, że nie było na niej daty, bo do jakiegoś czasu właśnie to bardzo polecam, żeby na swoich notatkach pisać datę, bo potem możesz zobaczyć, ile rzeczy się zmieniło przez jakiś okres czasu. No I znalazłem taką kartkę, w którym była taka, no, było jedno zdanie, gdzie było napisane. Tematy, które zajmują mi chociaż 1% uwagi. No i teraz policzyłem do sobie i patrzę 13 podpunktów. I tak jak sobie przypomniałem, po prostu jak ja byłem wtedy rozproszony, jak mi ta energia uciekała, jak tak naprawdę nie mogłem żadnego jakiegoś sensowniejszego projektu dowieść na zadowalający etap z tego powodu, że już coś innego wołało o Twoją uwagę. No to to był właśnie taki moment, w którym przygody przedsiębiorców były jednym z tych 13 punktów, i w pewnym momencie gdzieś tam, kiedy ja już poczułem taki totalny, po prostu przesyt ilością tych różnych rzeczy, które PR-owo wyglądają zajebiście, nie? bo ludziom się wydaje, że jesteś że cyborgiem, który ogarnia ty tyle spraw, ale koniec końców, jak ja słyszę teraz, że ktoś robi milion rzeczy, to okej, okay, może mylnie, ale najczęściej to się sprawdza. Wiem, że prawdopodobnie w niczym ta osoba nie osiąga spektakularnych wyników, po prostu ładnie mówi. Dla starowe skupienie w większości przypadków powoduje większą skuteczność. Dokładnie. Dokładnie. Więc kiedy ja już sobie właśnie byłem trochę przytłoczony tym, że jest tyle rozgrzebanych tematów, no to stwierdziłem, że nie trzeba zrobić taki twardy bilans, zobaczyć w co ile inwestuje czasu, energii, pieniędzy, jaki jest z tego tytułu zwrot. No i gdzieś tam okazało się, że właśnie przygody przedsiębiorców będące naprawdę w totalnie początkowej fazie, dają może nie zwrot finansowy, bo wtedy to byłoby za wcześnie o tym mówić, ale dają tyle satysfakcji i taki jakby ogrom. Możliwości, które dzieją się na zasadzie pewnego rykoszetu, wynikającego z koru działalności, jakim jest po prostu robienie wywiadów, a tym samym dzielenie się wiedzą z ludźmi, że stwierdziłem, że trzeba po prostu postawić na to. A, a więc, jakby tutaj, no tak jak powiedziałem, kalistenika była jednym z takich elementów, który wpłynął na to, że dalej chciałem tych przedsiębiorców poznawać. A umówmy się, jak nagle sprzedajesz udziały w swojej firmie, jesteś w pewien sposób wolnym strzelcem, a chciałbyś dalej poznawać przedsiębiorców, to na jakiej zasadzie? Mhm. Napiszesz do gościa, który ma 100, 100 200, 500 pracowników. Hej, panie Adamie, spotkajmy się na kawę. No, jeżeli masz szczęście, no to być może się z Tobą spotka, ale prawdopodobnie będziesz próbował, próbował i próbował, i się ostatecznie zniechęcisz, no bo ci ludzie są wyjątkowo zajęci, a może nawet nie zajęci. Są skupieni na tym, co robią, więc nie będą no, tracili czasu na jakiegoś przypadkowego gościa. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy proponujesz wywiad, no bo tu już nawet nie chodzi o to, że ludzie lubią o sobie mówić, mimo, że to jest prawdą. Ale chodzi bardziej o to, że robiąc wywiad uruchamiamy wielowymiarowe korzyści, których doświadcza wiele osób, doświadcza ich sam gość, doświadcza, ich jego, doświadcza tych korzyści jego firma, doświadczają tego e, widzowie, słuchacze, bo uczą się czegoś nowego, doświadczasz tego ty sam prowadząc, powiedzmy, taki program, no na zasadzie, tak jak powiedziałem, różnych rykoszedów, które się potem dzieją, więc no... Z, w pewnym momencie gdzieś tam dostrzegłem, że z rozwijania programu płynie tyle dobrych rzeczy dla tylu różnych stron, że po prostu warto to robić i podjąć ryzyko właśnie tego takiego laserowego skupienia tylko i wyłącznie na tym. Powiedziałeś też o kilku ciekawych rzeczach, które, które sam obserwuję u siebie. Chodzi mi o ten wątek mówienia przez ludzi o sobie. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo żyjemy w czasach, w których w ogóle zapominamy o rozmowach. W sensie formuła rozmowy jako takiej mam wrażenie, że bardzo często zanika. To jest wymiana informacji, co u Ciebie, bardzo szybka, bardzo płytka, a równocześnie etos sprzedawcy mówił o tym, że sprzedawca musi być wygadany. Dzisiaj, w, w, wydaje mi się, że w 2019 wieku dobry sprzedawca to ten, który to prawda sytuacji, że to klient ma gadane, e, który potrafi słuchać i który potrafi rozmawiać. E, strasznie wydaje mi się, że zagubiliśmy gdzieś umiejętność rozmawiania. Nawet takiej prostej, podstawowej wymiany informacji, to co urzeka mnie w rozmowie, kiedy zawsze my rozmawiamy, czym zawsze mnie zaskakujesz, to często jakimś takim pytaniem znikąd. W sensie pojawia się jakieś takie pytanie, które faktycznie jest bardzo głębokie, takie nawet najprostsze, typu, a co cię to nauczyło? I w sensie nikt nie zadaje takich pytań w normalnej komunikacji. Ale to widać też twoje doświadczenie właśnie w, w rozmowach z, z ludźmi drugimi, I tego, żebyś to bardzo świadomie, że rozmowa jest procesem, w którym jest rozmówca, jest słuchacz, później te mogę mogą się odwracać. No właśnie, ale trochę jeszcze o tych wywiadach. Zacząłeś rozmawiać z przedsiębiorcami, ale to nie daje ci pieniędzy w sposób bezpośredni. Nikt też w dużej skali nie jest w stanie dzisiaj, chociaż jest kilka takich projektów, do których jestem bardzo uprzedzony, w naszym kraju, które oferują przedsiębiorcom zrobienie z nimi wywiadów w zamian za wynagrodzenie. Jest kilka takich live'owych projektów, które sobie gdzieś tam funkcjonują. No ale to jakby nie jest clue. Przygody przedsiębiorców. Odpaliliście, działa funkcjonuje. Jak to się spina finansowo? W sensie, jaki jest model zarabiania na tym modelu? Jakie są wasze sukcesy w tym projekcie? Mhm. Na pewno jeden z elementów finansowania tego całego projektu jest to, że są z nami związani różni partnerzy. No i ci partnerzy, no. Po prostu osiągają różnego rodzaju korzyści finansowe z racji tego, że mają ekspozycję marketingową w naszych materiałach na grupie między w tej chwili 100 a 150 tysięcy użytkowników z no, grupy docelowej, jaką jest biznes miesięcznie. Mhm. Więc to już jest jakaś, powiedzmy, no, w miarę sensowna liczba, którą można grać. E, inny etap, in, inny element, jeżeli chodzi o sprawy komercyjne, e, jest taki, że w tej chwili przygotowujemy się dość mocno do odpalenia pilotażowej edycji. Zamkniętego eventu dla przedsiębiorców. Nie wiem, kiedy ten materiał będzie nagrany, więc no, to jeszcze inaczej. Ten event prawdopodobnie się odbędzie, tak zakładamy, ale przez to, że jest tam wiele niewiadomych, no to nie chcę w tej chwili mówić, że na pewno się wszystko uda. No bo to jest pewnego rodzaju eksperyment, gdyż mamy postawione, postawiony szereg hipotez, które chcemy przetestować, które z kolei wynikają właśnie z rozmów z różnymi przedsiębiorcami. E, oprócz tego za chwilę. Będziemy odpalali, coś, co nie jest bezpośrednio związane z kanałem, ale będziemy odpalali sprzedaż pewnego produktu odzieżowego, który jest już w tej chwili na etapie produkcji. To, to na przykład no, trwało to dość długo, jakby w ogóle sam proces projektowania tego. Natomiast no, na pewno pojawi się w głowie, w czyjejś głowie pytanie, no dobra, to się dzieje teraz, to co się działo wcześniej. Wcześniej, no to jakby powiem szczerze, nie ma cudów, jechaliśmy na oszczędnościach, przez długi czas po prostu jechaliśmy na oszczędnościach. W pewnym momencie pojawił się człowiek, który nas bardzo mocno e, wspomógł sprzętowo, ponieważ no, gdzieś tam z jednej strony wierzył w to, co robimy, a z drugiej strony e, chciał nam pomóc z tego powodu, żebyśmy mogli mu za jakiś czas się odwdzięczyć, że tak powiem, zrobieniem wywiadu z człowiekiem, którego on wskaże, żeby on tego człowieka mógł poznać, bo on nie za bardzo lubi wychodzić z cienia. Tak to ujmijmy. E, więc no, tak naprawdę tak, tak wyglądała cała gdzieś tam struktura. E, długofalowo. Chcemy przede wszystkim być związani z branżą IT, co też wynika z tego, że no chociażby mój wspólnik jest programistą. Ten, ten tajemniczy człowiek, o którym wspomniałem, on również jest programistą i ma firmę programistyczną, więc, jakby, taki dostęp do takich właśnie talentów programistycznych mamy dość duży. I tak naprawdę to, co teraz nam pozostanie, no to przede wszystkim obserwowanie i wsłuchiwanie się w to, czego oczekuje biznes, w jaki sposób można przedsiębiorcom jeszcze bardziej pomóc pod kątem zarabiania pieniędzy. Okej. Okay. Wspomniałem też o jakiejś aplikacji matchmakerowej, takiej tak. e, networkingowej, one Celowo take... tak trochę e, teraz, jakby ograniczyłem tą wypowiedź, jeżeli chodzi o modele zarabiania, żeby właśnie nie wpaść w tą papkę, której przed chwilą mówiłem, że jest rozgrzebanych milion rzeczy. Mm. I wiesz, to brzmi fajnie na papierze, a jakbyśmy szczerze usiedli i pogadali, to byśmy ci mogli powiedzieć, że no tak, jest taki pomysł, ale on jest jeszcze w bardzo początkowej fazie. Natomiast a propos tej aplikacji, to tak, jakby mamy właśnie. E, fazie praktycznie takich test, testów prawda, prawda, tak? W fazie testów w fazie testów mamy właśnie taką aplikację, która ma Ułatwiać budowanie relacji między ludźmi, natomiast no, czy to się sprawdzi? Między ludźmi z segmentu biznesowego na samym początku, żeby było jasne. Natomiast czy to się sprawdzi, to nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Głęboko wierzę, że tak, ale mamy taką filozofię, że do wszystkiego podchodzimy jak do eksperymentu, więc będę mógł się o tym więcej wypowiedzieć, jak będziemy mieli więcej danych. Czyli sam kanał sam w sobie nie jest elementem, który na ciebie zarabia. Nikt nie kupuje u ciebie reklam. Nie. Monetyzacja kanału sama w sobie nie jest też. Bardzo dochodowa. Nie, nie, nie. Jakby zarabiać na reklamach, jeszcze jeżeli jest się w segmencie biznesowym w Polsce, to no, to, jest, no, to, to się po prostu by nie zapięło i tyle. Okej, okay, to, to jakie macie plany na przyszłość? No bo, bo wspominasz o tym, że te laserowe, laserowe skupienie w Waszym przypadku nie zawsze funkcjonuje bezpośrednio, no bo szukacie jeszcze tego modelu. Ale to do samego przygód przedsiębiorców, to jakie macie takie cele długoterminowe? Co chcecie osiągnąć z nimi? Co, bo dla ciebie takim, będę powiesz, o, to jest moment, w którym się faktycznie sukces. Zaproszenie jakiegoś gościa. Skala oglądalności. Znaczy takich, e, powiedzmy, checkpointów, myślę, że jest co najmniej kilka. Wydaje mi się, że byłoby bardzo przyjemnie, gdyby, powiedzmy, kanał był na poziomie 100 tysięcy subskrybentów. No to jest liczba, zdaje sobie z tego sprawę, bardzo trudno osiągalna, z uwagi na to, że e, tematyka biznesowa jest pewnego rodzaju niszą w Polsce. To nie jest tematyka rozrywkowa, bądź jakaś tak, nie wiem, dramatyczna, czy jakaś tam inna, która może wystrzelić w bardzo krótkim czasie. Oprócz tego nam zależy przede wszystkim na tym, żeby stać się taką trochę, nazwijmy to szumnie z braku lepszego słowa, grupą mediową na YouTubie, która będzie się skupiała tylko i wyłącznie, no przede, no, tylko i wyłącznie, przede wszystkim na biznesie, przynajmniej na y, dzisiejszy stan naszej strategii i wizji na przyszłość. Chcielibyśmy przedsiębiorcom po prostu umożliwić otwieranie kanałów na YouTube dotyczących albo tego, co oni robią, albo generalnie ich firmy, bo tak już, już kiedyś rozmawialiśmy, no to Bariera wejścia na powiedzmy Facebooka czy Instagrama y, jest stosunkowo niska. Oczywiście, jeżeli chodzi o profesjonalne wykorzystanie tego, to, mówię, to już jest jakby zupełnie inny poziom. Niemniej, jeżeli takiemu przedsiębiorcy dalibyśmy zadanie hej, załóż kanał na YouTubie, hej, załóż fanpage na Facebooku, fanpage na Facebooku no, jest dużo prostszy w założeniu, a YouTube przez to, że no, dość mocno się profesjonalizuje w ostatnich latach i ta jakość materiałów jest coraz lepsza, no to okej, okay, ktoś Ci może powiedzieć, że możesz sobie nagrać Materiał telefonem, ale no, ja jestem bardzo sceptyczny wobec tego, jak zareaguje na to widownia YouTube'owa, jak zobaczy nieostry obraz, kiepskiej jakości dźwięk, gdzie omówisz jakiś powiedzmy, dzielisz się prawdopodobnie swoją wiedzą i robisz to w sposób, który jest tak opakowany, że przypomina to szary papier toaletowy. No, raczej nie nastąpi ten efekt przeniesienia, że prawdopodobnie robisz dobrze swoją robotę, więc chcielibyśmy wokół siebie w jednej z naszych takich powiedzmy odnóg skupić szereg przedsiębiorców, gdzie każdy jest specjalistą w swojej branży i po prostu przychodzi do nas na taką powiedzmy usługę ala YouTube All Inclusive, że przychodzisz z pomysłem na, powiedzmy na odcinek bądź napisanym scenariuszem, który albo mówisz z głowy, albo wrzucamy go na prompter, przychodzisz, nagrywamy 3-4 odcinki, wracasz do swojej firmy, my zajmujemy się montażem, publikacją tego, promocją, żeby po prostu kanał na YouTube również pracował na Twoją firmę, tym bardziej, że hej, na YouTube w Polsce jest ponad 22 miliony ludzi i biznesu jest tam bardzo mało, no więc no kurczę, no razem może spróbujmy wejść w ten rynek, wykorzystać go dla dobra po prostu Twojej firmy. Jasne powodów oczywiście jest też bardzo dużo, to jakby sama grupa docelowa, która dopiero dojrzewa do tego elementu miejsce, które tak naprawdę ilość subskrypcji też jest często wartością, którą jest bardzo łatwo osiągnąć na śmieszkach. Równocześnie jest też wartość bardzo wirtualną, ponieważ patrząc na, nie chcę mówić jakby swoich znajomych, a ludzi, z którymi pracuję też na YouTubie, stworzyliśmy też kurs, jak zrobić na YouTubie dawno temu, to tak naprawdę jest to wartość, która dzisiaj, procent oglądalności pojedynczych filmów z poziomu subskrybenta, to jest jakaś tam wartość ułamkowa procenta, większość ludzi tak nie subskrybuje tych kanałów i tak ich nie ogląda, tylko przychodzą z polecanych, na czasie, a wiadomo, że na czasie nie lądują treści bardzo biznesowe, tylko lądują treści śmieszkowo-heheszkowe. Okej. Okay. To co jeszcze w ramach tego projektu dzisiaj robicie? W sensie, jaki jest taki element, który moi czytelnicy, moi słuchacze mogliby Wam pomóc? No bo nie macie Patronite'a, nie macie bezpośredniego wsparcia finansowego. Mhm. Potrzebujecie kontaktów, potrzebujecie jakiejś pomocy, czy jakiejkolwiek innej. Co jest takim elementem, który byście powiedzieli, ok, to pozwoli nam zrobić duży progres, krok do przodu? Wydaje mi się, że seria X, bo seria X jest takim projektem, który w który głęboko wierzymy długofalowo, że z jednej strony może nieść bardzo dużą wartość, no bo jednak tam ludzie w sposób anonimowy opowiadają o różnych, bardzo trudnych sytuacjach, a tym samym dzielą się wiedzą, jak mogliby postąpić inaczej, bądź co robili źle, a z drugiej strony, przez to, że tam jest taki w pewien sposób czynnik, no niejednokrotnie dramatu po prostu, no to on się może bardzo mocno ponieść po prostu zasięgowo, więc wydaje mi się, że mm, jeżeli Twoi słuchacze chcieliby nam jakkolwiek pomóc, to, to my jesteśmy, i tutaj chcę to zaznaczyć bardzo wyraźnie, jesteśmy bardzo otwarci na różnych przedsiębiorców, którzy doświadczyli na różnych etapach swojej kariery jakichś bardzo trudnych przeżyć. I to nie musi być, od razu zaznaczę, jakaś kosmiczna skala na poziomie strata 100 milionów złotych. Oczywiście takie historie też mamy, ale to nie musi być taki poziom. To może być nawet strata. 50 tysięcy złotych, ale bardziej chodzi o to, żebyśmy w serii X opisywali mechanizmy, które stały za tym konkretnym przypadkiem i w jaki sposób można się przed takimi sytuacjami zabezpieczyć więc wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał właśnie wystąpić u nas w serii X w pełni anonimowy, gdzie jest zmodulowany głos, zamaskowana sylwetka i tak dalej, to to byłaby duża pomoc dla nas, ponieważ takich gości pozyskuje się stosunkowo trudniej, aniżeli osoby, które odniosły sukces, bo o sukcesie każdy mówi na lewo i prawo, a kiedy dostanie się bardzo mocno po czterech literach, jeżeli chodzi o biznes, no to najczęściej no to stosuje się reakcję obronną, izolację dotoczenia do i tak dalej i chcielibyśmy tym pomóc, tym ludziom z jednej strony pomóc w pewien sposób to przepracować, tym bardziej, że od y, naszych pierwszych gości, z którymi robiliśmy w odcinki, dostaliśmy taką informację zwrotną, że powiedzenie o tym w sposób y, bezpieczny, czyli bez zdradzenia ich tożsamości, y, pozwoliło po prostu im trochę to przepracować, powiedzieć to po raz pierwszy tak na głos, od A do Z, co się wydarzyło. Więc z jednej strony no, ci, sami ci goście korzystają, a z drugiej strony widzowie dostają no, unikalny kontent, bo nagle mają okazję zobaczyć, że biznes to nie jest tylko i wyłącznie Dobrze skrojony garnitur i samochód w leasingu, ale też czasami po prostu bardzo ostry zakręt, z którego no można wypaść. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa i, i chyba ogólnie, globalnie bardzo duży problem. Jakby propaganda sukcesu ma miejsce na każdym miejscu, w sensie non stop mówimy o tym, co jest pozytywne, co jest dobre. Bardzo często zapominamy. Jedną z moich najlepszych prezentacji, która została najwyżej oceniana, była właśnie prezentacja o tym, jak nie zarobiłem 250 tysięcy złotych na moim kursie, gdzie spartoliłem każdy możliwy proces, który się dało spartolić od początku do końca. Od, od promocji, przez presel, poprzez grupę docelową, sposób komunikacji jest konferencja na pewnym krok po kroku i to była konferencja, która, jakby typowo blogerska, która, ta moja prezentacja cieszyła się największą popularnością niż wszystkie inne moje historyczne o marketingu na przykład. Więc faktycznie ta, to, to mówienie o tym, że, że sukces się przydarza, a porażka dotyka każdego z nas, Myślę, że jest, jest wartościowe, że o tym Bardzo trafnie trafnie opisane, bardzo. Dlatego, dlatego lubię, lubię faktycznie tę serię czasem słuchać, mimo tam jeszcze drobnych rzeczy, które pewnie cały czas się optymalizują. Adrian, zmierzając w kierunku końca, każdy z moich gości na koniec rozmowy jest poproszony o odpowiedź na pięć takich pytań, które zawsze się powtarzają. Możesz krótko, możesz, możesz w rozbudowany sposób. One oczywiście dotyczy głównego tematu na moim blogu, czyli produktywności. No właśnie, takie pierwsze pytanie. W kierunku ostatnich pytań? Czym dla Ciebie jest produktywność? Wydaje mi się, że no, tutaj raczej jakiś czary Mary nie zrobię pod kątem, jakiejś, powiedzmy, erudycji. Jest to jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów, które posiadam. I tyle, ja do tego podchodzę w ten sposób. I pomimo, że nie jestem aż tak zaawansowany jak na przykład Ty, tym bardziej jak, jak, jak opowiadałeś o tym podczas wywiadu, niemniej szukam cały czas obszarów, które mogę zrobić chociaż odrobinę lepiej. I jedną z takich rzeczy, wyprzedzając prawdopodobnie kolejne pytanie, jest to, że swego czasu nauczyłem się pisać na klawiaturze wszystkimi palcami. I wciąż łapię się za głowę, jak widzę, ile osób pisze tylko wskazującymi. I tak widzę, jak klikają te literki, to tak wszystko powoli idzie. No hej, po to masz na F i na J takie specjalne wypustki, które są przyciskami nawigacyjnymi, żebyś mógł operować wszystkimi palcami. No dzięki czemu tempo Twojego pisania Rośnie diametralnie mocno, a z kolei jak spojrzysz na tą jedno drobne usprawnienie przez pryzmat, nagle powiedzmy, nie wiem, kilku lat, nagle się okazuje, że zrobiłeś dużo, dużo więcej bądź zaoszczędziłeś masę czasu, tylko dlatego, że poświęciłeś no, kilka godzin na naukę pisania bez patrzenia na klawiaturę. No chociaż akurat w tym wędku to tam się zawsze przyjmuje taki temat wiesz, z znanej historii zatytułowanej, kiedy rozmawiasz o tym, ile zaoszczędziłeś na paleniu, nie? Przestałeś palić, no i gdybyś jakby oszczędzał ten czas, to, to... Miałby dzisiaj samochód, nie? No i wtedy pada pytanie, to gdzie jest Twój samochód, skoro nie palisz, nie? <grystanie> tak, no można w ten sposób odbijać klienaczkę. Natomiast oczywiście faktem jest to, że drobne zmiany i drobne zmiany optymalizacyjne różnych rzeczy, właśnie nie szukania rzeczy, tylko posiadania spisanych procedur i uporządkowanie, czy właśnie takie proste rzeczy, jak umiejętność szybkiego pisania, są fajnymi rzeczami. No moje drugie pytanie jest przewrotne. Na co Twoim zdaniem szkoda czasu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Rzadko kiedy mi się zdarza, że nagle mam jakiś taki, powiedzmy, blue screen w głowie. To jest pytanie o tyle przewrotne, że no, powodów może być mnóstwo rzeczy, w sensie odpowiedzi może być bardzo różne. To no, mogą być Twoje rzeczy osobiste, które no, w jakiś sposób Cię irytują, drażnią na przykład w rozmowach innych osób. Bardzo często słyszę od moich gości, że szkoda że są na narzekanie, bo to nic nie zmienia. Czy, czy mówisz źle, bo oprócz tego, że możesz to przepracować, taka czasami trauma jest potrzebna, tak równocześnie efektyw, efektywność tego jest bardzo niewielka. Po drugiej stronie rozmawianie cały czas o sukcesach ma dokładnie ten sam efekt. Niewiele to zmienia. Więc wrócę do tego pytania, dając Ci chwilę na myslu, na co, Twoim zdaniem, szkoda czasu? Ja, czy już mam odpowiedź w głowie? To, to jest może takie trochę osobiste, ale z drugiej strony wiem, ile to mnie energii niejednokrotnie kosztowało w różnych punktach mojego życia. Szkoda czasu na ludzi, którzy nie oczekują od danej relacji tego samego bądź zbliżonego co ty. Więc no, jeżeli masz potrzebę jakiejś takiej, powiedzmy, bliskości z kimś, tutaj żeby było jasne, nie chodzi od razu o bliskość fizyczną, miłosną, seksualną, erotyczną, tylko generalnie o bliskość z kumplem, przyjacielem, bycie z kimś po prostu. Jeżeli czujesz, że ta osoba no, nie, nie, nie wysyła jakby tych samych wibracji, czyli jak jesteście razem to jest fajnie, ale potem Cała ta otoczka, która jest wokół danej relacji, czyli na przykład niezobowiązujący SMS, hej, co słychać, albo wiadomość na Messengerze, albo taki balans, że raz ty proponujesz spotkanie, raz ja proponuję spotkanie. Jeżeli te rzeczy się nie dzieją i czujesz, że po prostu, no, no nie ma tej. To nie działa, tak. Te, 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 nie, to, to nie działa, to nie rani mój trupa na siłę, bo będziesz się tylko i wyłącznie frustrował i będziesz czuł ten taki potężny dysonans, że jak jesteście razem, to jest naprawdę fajnie, śmiesznie, intensywnie a kiedy nie jesteście razem, to nagle jest tak, jakbyście się prawie nie znali. I to jest dla mnie generalnie takie no, przykre doświadczenie i przykra obserwacja, ale no dobrze, że przyszła mi ona do głowy w tym wieku, w którym jestem w tej chwili, a nie za 20 lat. To się czuje, kiedy druga strona również chce i jakby wkłada w to pewnego rodzaju taką energię, cieszy się z tego, że jesteś, szuka tego kontaktu z tobą, bo, bo kurczę, no nie ma nic złego w tym, że zadzwonisz do kogoś i zaproponujesz hej, spotkajmy się, długo się nie widzieliśmy, czy coś tam, no przecież to są normalne Ludzkie odruchy. A, tutaj, a z drugiej strony, apel do tych osób, które e, otrzymują takie sygnały, ale na nie nie reagują, postawcie sprawę jasno. No jakby, no nie trzymajcie tej drugiej osoby w niepewności, czy tą relację rozwijacie, czy nie, tylko się określcie, że jeżeli chcecie wejść głębiej, to wejdźcie głębiej, a jeżeli nie chcecie do tej osoby też o tym, powiedzcie, zaboli, to na pewno będzie to prawdopodobnie nieprzyjemna rozmowa, ale. Zaoszczędzicie sobie nawzajem masę czasu, różnych frustracji i nieprzyjemnych rozmów w przyszłości. Faktycznie kolejne pytanie jest z tym, o czym już zacząłeś już wspominać, e, zacząłeś o tym mówić, czyli jak oszczędzać czas, na czym warto oszczędzać czas. Już odpowiedziałeś na to pytanie, ale to pytanie ma też drugi człon. E, czy są jakieś takie nawyki, czy rutyny dnia codziennego, które są takim stałym elementem Twojego dnia? E, które powodują, że czujesz się lepiej. Dla jednych to jest właśnie wstawanie rano. Michał Żebrowski wspomniał, że dla niego takim pierwszym rzeczą jest ścielenie łóżka, bo to jest jedyna rzecz, której na pewno Sukcesy nie jest w stanie dobrze. zrobić źle i, i, i czuje się dobrze. Jeszcze nie właśnie medytują, jeszcze nie biorą zimny prysznic. Jaki jest Twój nawyk? Generalnie chyba jest ich kilka albo więcej. Nawet w sumie ich tak nigdy nie listowałem, tylko staram się je raczej dokładać w sposób sukcesywny. Wstaję na przykład bez budzika. Nie lubię, nie lubię tej perspektywy wieczorem, kiedy wiem, że zadzwoni budzik. Po prostu nie lubię. I no, jestem tak skonstruowany, że wolę czasami na przykład sobie popracować wieczorem, a potem nie mieć spiny w głowie: że o muszę wstać o tej czy o tej. Po prostu robię w ten sposób, że staram się raczej nie umawiać spotkań przed godziną 10. No bo nie ma bata, żebym po prostu spał dłużej niż tam powiedzmy do godziny 8 czy 8.30, a też oczywiście jeszcze muszę mieć czas na jakieś przygotowanie się generalnie do nadchodzącego dnia. Więc nie umawiam spotkań przed godziną 10, chyba że jest wyjątkowa sytuacja, no to w porządku. Inna rzecz, która była związana z tą powiedzmy metamorfozą jakąś tam drobną, którą przeszedłem, to było to, że był taki okres, gdzie ja całkowicie odstawiłem spożywanie cukru, ale tak mhm. totalnie, totalnie, że doświadczyłem praktycznie też takiej, tej, tego, nie chcę ja powiedzieć, że... tak, 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 nie, może nie, że delirki, kurczę, ale było coś takiego, że już organizm się tak wewnętrznie domagał, że byłem nie do zniesienia dla siebie i dla otoczenia, hmm. więc to na przykład wywołało, wiesz, szereg zmian, bo nagle czułem się lepiej, byłem bardziej wydajny, e, krócej spałem, Zaczęła mi waga lecieć w dół. Zacząłem czuć się lepiej, no bo widziałem w lustrze, że no, no po prostu wyglądam lepiej. A ludzie zaczęli inaczej reagować. Potem, jakby no, do tych właśnie elementów fizycznych nagle doszł, doszedł troszeczkę inny wizerunek związany, powiedzmy, z zarostem czy z włosami i tak dalej. No bo no, siłą rzeczy, jak jesteś ścięty bardzo krótko i masz raczej taką, powiedzmy, rozbudowaną sylwetkę, gdzie ja wtedy byłem bardziej ulany niż rozbudowany, ale mniejsza. Ale jak, no, jak jesteś, powiedzmy, trochę większy i masz krótkie włosy, no to ciężko, żeby ci ludzie przypisywali no, jakąś tam łatkę kumatego czy inteligentnego gościa. No po prostu wyglądasz jak no, pseudosportowiec. E więc na pewno takie, takie lifehacki dotyczące w ogóle samego też wyglądu powodowały, że no, na wielu rzeczach oszczędzałem bądź zyskiwałem, bo po prostu nie musiałeś tracić ogromu czasu na to, żeby ktoś Cię poznał od tej właściwej strony, że jednak masz coś intelektualnie do zaoferowania. Na pewno pilnuję tego, co jem, co nie znaczy, że nie zdarza mi się jeść rzeczy, za które potem mi wstyd. Nie? Tak, tak, tak to ujmijmy, ale bardzo mocno tego pilnuję. Stronie od alkoholu, ale nie w sposób taki, że jestem jakimś, wiesz, w taki sposób, że o nie, to jest złe i w ogóle lepiej tego nie robić. Nie, ja się po prostu potem źle czuję. Mi alkohol nie smakuje, ewentualnie jakieś tam no, smakowe piwa czy coś, no ale jak ja wypiję pół piwa, to jest mój maks. Więc no, jak ja czasami słyszę takie przechwałki, albo inaczej słyszałem, bo teraz już. Wydaje mi się, że towarzystwo jest trochę inne. A jak słyszałem te przechwałki o tym, że ktoś tam wypił 5, 7 czy 8 browarów, to ja się zastanawiałem, kurczę, czy może ze mną jest coś nie tak. Ja wypiję pół piwa i mam dość, nie? Już nie mówiąc o tym, że mocniejsze alkohole, to tam w ogóle nie wchodzą w grę, bo to też ja do, do tego w taki sposób podchodzę, że mi się to nie kalkuluje. No Jeżeli ja jestem aktywny fizycznie, trenuję 3-4 razy w tygodniu, no to potem, jeżeli ja mam to odchorowywać, no to po co mam to robić? Tracę na to pieniądze, kiepsko mi się śpi. Często muszę no, zaliczyć w nocy niespodziewaną wizytę w toalecie po jakiejś tam, powiedzmy, przygodzie alkoholowej i tak dalej, więc no, tych minusów w mojej głowie jest znacznie więcej niż plusów, więc od tego typu używek mm, raczej stronie. Tak, tak wydaje mi się, że z takich chyba rzeczy najbardziej wyraźnie to tak z grubsza. No i piję obsesyjnie dużo wody. Okay. Są dni, są, o tym zapominam. Przyznaję się, ale raczej staram się tego w miarę pilnować. To jest też taka ciekawostka, którą słyszałem już wielokrotnie, że właściwy poziom nawodnienia organizmu jest wtedy, kiedy Twój mocz jest przezroczysty. Jeżeli jest żółty, to znaczy, że masz, że masz za mało wody w organizmie. Już nie mówiąc o tym, że jak pijesz dużo, no to jesteś dużo bardziej wydajny w ciągu dnia, nie jesteś taki senny. Ja zawsze robię coś takiego, że jeżeli łapię mi senność w ciągu dnia, no to oprócz standardowego wyjścia na powietrze, czy coś tam innego, to zamiast od razu pić kawę to po prostu biorę sobie na przykład dwie szklanki wody, które po prostu wypijam duszkiem, mija kilka minut i nagle po prostu, no, człowiek odzyskuje jakąś tam okay, no sprawność. się lepiej. Zmierzając w kierunku ostatniego pytania, bo to ostatnie pytanie, które teraz Ci zadam, gdybyś mógł polecić jedną lub dwie, jakby nie, nie ma tu problemu, pozycję książkę, która faktycznie w ostatnich miesiącach, latach jest taką książką, no, bardziej w kierunku tych książek rozwojowych, acz nie, nie, nie zamykamy się w tym jednym wątku, które faktycznie tam bardzo mocno cię poruszyły, które spowodowały zmiany u ciebie osobowe, biznesowe. Gdybym chciał taką jedną książkę. Ja generalnie wierzę w to, bo mówi się, że matematyka jest królową, tam nau królową nauki, tak? Czy coś takiego? Ja generalnie wierzę, że y, bardziej jest to psychologia niż matematyka. Z tego powodu, że wszystko, czego chcemy, mają inni ludzie. I. Jedno z takich książek, które dały mi bardzo dużo pod kątem no, takiego zrozumienia, że wszyscy na swój sposób jesteśmy troszeczkę no, pasowałoby wulgarne słowo ale się nie pokuszę o nie uszkodzeni. O. Każdy z nas jest jakoś tam niedoskonały. To w momencie, jak to zaakceptujemy i zrozumiemy w kontekście siebie, jak i innych żyje się po prostu troszeczkę łatwiej. I na przykład taką książką, którą bardzo polecam, jest potęga irracjonalności Dana Arieliego, jak to bliżej dobrze wymawiam jego nazwisko, która pokazuje właśnie różne takie zachowania i sytuacje, w których my się zachowujemy irracjonalnie. Ta książka pozwala z jednej strony właśnie zrozumieć te nasze niedoskonałości, a z drugiej strony pozwala, jakby troszeczkę może lepiej projektować naszą komunikację, chociażby marketingową w biznesie, żeby docierać po prostu do naszych odbiorców. Druga książka to jest książka, którą już czytałem dawno temu i w sumie powinienem ją odświeżyć. Deja Carnegie'ego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Myślę, że to już jest klasyka, jeżeli chodzi o komunikację, a w ogóle wydaje mi się, że komunikowanie się między ludźmi jest takim bardzo niedocenianym obszarem, z tego powodu, tak jak wcześniej wcześniej powiedziałeś, że zamiast słuchać tak naprawdę tego, co Ktoś chce nam powiedzieć, to my po prostu tylko słyszymy te słowa i przelatujemy przez nie bardzo szybko, żeby już powiedzieć to, co my chcemy powiedzieć. To wygląda jak taki sz tak jak taka szermierka. To w ogóle nie o to, nie, to, to, to nie o to chodzi. To powinna być raczej uczta, w której się razem delektujemy tą rozmową i próbujemy, co jest z niej uzyskać, tak żeby jedna i druga strona skorzystała, aniżeli żebyśmy się ścigali. Więc to jest druga książka, a trzecia yy, to jest książka, która no, miała ogromny wpływ i wydaje mi się, jeżeli nie największy w ogóle, na chyba na, to, na Przynajmniej na ostatnie lata. To jest książka, którą mi polecił Marcin Monarcha, którego pozdrawiam. I to jest jedna rzecz. Jak jedną książkę przeczytałem, to po prostu na każdej stronie, jakbym patrzył w lustro, widziałem to, co robię źle. I, i, i jak mi ta właśnie uwaga, ta energia ucieka każdego dnia, z uwagi na to, że jest rozgrzebanych kilka wątków, które. Dobrze wyglądają tylko i wyłącznie w sytuacji, w której rozmawiasz z mniej doświadczonym znajomym, który nie potrafi cię przejrzeć, że no, fajnie gościu, ale chyba w tym więcej jest PR-u niż faktycznego działania. Dobrze, to bardzo dziękuję. Wszystkie te książki notujemy też w uwagach. Bardzo dziękuję też dzisiaj za rozmowę. Dziękuję U... za zaproszenie. Było dało mi nam się po, po przesunięciach różnego rodzaju w końcu się spotkać i, tak. i dłuższą, naprawdę dłuższą chwilę pogadać. To cóż, ja dziękuję. Wszystkim tłumaczom życzę produktywnego. Wszystkiego dobrego i cześć na razie pa. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Na dobre rzeczy warto poczekać. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.